Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Tomek, Parking Polska. Dzisiaj mam dla Was prawie zupełnie nowy samochód, a mianowicie 2022 rok, Peugeot 308 trzeciej generacji. Prosto z salonu, jest to samochód demo, który został mi użyczony, żebym mógł zrobić ten test. Słuchajcie, jak tym samochodem się jeździ, co kryje się pod maską, jak on wygląda, chcę Wam dzisiaj dokładnie pokazać zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. A przy okazji z góry dzięki za wszystkie subskrypcje, które spłynęły ostatnio na mój kanał. Jeżeli ten film Wam się również podoba, to oczywiście nie zapomnijcie wrzucić subskrypcję, lajka i skomentujcie, jak ten samochód Wam się podoba. Zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Przed Wami Peugeot 308 trzeciej generacji. Tak, to już jest trzecia generacja modelu, który produkowany jest od 2007 roku. W tej wersji samochód zadebiutował w 2021. Co od razu rzuca się w oczy, to jest ten nowy znaczek. Okazuje się, że jest to 11. wersja znaczka marki Peugeot. Do tej pory był to cały lew. Niedawno zresztą było odświeżenie też tego znaczka. Ten znaczek teraz to jest tylko głowa lwa z widocznymi zębami. I właśnie po raz pierwszy taka wersja logo Peugeota pojawiła się na tym modelu 308. Przyjrzyjmy się, jak wygląda ten Peugeot. Generalnie sylwetka pojazdu jest bardzo podobna do współczesnych samochodów kompaktowych. Tutaj mamy model SW, czyli jest to kombi. Na pewno wyróżnia się ten dosyć spory grill ze wspomnianym już przeze mnie znaczkiem. Mamy tutaj linię, która ciągnie się przez całą długość auta. Natomiast w tej wersji kombi wydaje mi się, że najwięcej dzieje się z tyłu. To tutaj znajdziemy charakterystyczne, wąskie i takie potrójne światła charakterystyczne dla Peugeotów. Od razu widać z tyłu, że jest to Peugeot. I fajnie, że jest jakiś element, który wyróżnia ten pojazd, ponieważ współcześnie, gdy patrzę na pojazdy, naprawdę ciężko jest mi uchwycić, jaka to jest marka. Zajrzyjmy do środka. W Peugeocie jest bardzo nowocześnie. Widać, że ta deska była projektowana dla współczesnego modelu. Jak widać, są ekrany, są ostre linie. Naprawdę bardzo ciekawie to wygląda. I zaraz Wam wszystko dokładnie pokażę. Fotele z przodu są również bardzo wygodne, takie trochę kubełkowe. Tutaj mamy z wykończeniami skórzanymi akurat w tej wersji, także bardzo mi się na nich dobrze siedzi. Tak jak wspominałem wcześniej, wnętrze jest mega nowoczesne, choć pewnie wodotrysków tutaj nie będzie, bo nie jest to samochód klasy wyższej, tylko średniej, niższej, ale i tak moim zdaniem wygląda tu wszystko bardzo sympatycznie. Popatrzcie sobie na te podświetlenia na lewych i na prawych drzwiach. Tutaj można sobie zmienić kolorystykę. Ja akurat wybrałem dominujący kolor czerwony. Okej, zobaczmy sobie jeszcze, jak to z góry tu wygląda. Naprawdę fajnie, ciekawie wyglądający samochód. To jest mniej więcej pozycja za kierownicą i ta kierownica bardzo mocno rzuca się w oczy, ponieważ jest taka malutka i pierwsze, co mi przyszło do głowy, gdy na nią sobie patrzyłem i złapałem ją w ręce, to trochę mi przypomina taką kierownicę ze sportowego samochodu, niczym Ferrari. No nie wiem, nie widziałem nigdy kierownicy, jaka jest Ferrari, ale no, to jest takie skojarzenie, które przyszło mi do głowy. Powyżej jest ekran,
i jest to też tak nietypowo, ponieważ zazwyczaj można oglądać ten ekran, który wyświetla nam prędkość pomiędzy tą częścią a tą częścią kierownicy, a tymczasem to jest troszeczkę nad. Obok mamy duży wyświetlacz, zaraz sobie przejrzymy, jak działa system multimedialny, natomiast chciałbym pokazać Wam wnętrze tego auta. Moim zdaniem ono bardzo ładnie wygląda, fajnie się komponują te materiały, nie są najgorszej jakości, ten plastik nie jest taki zupełnie twardy, wygląda to wszystko na dosyć dobrze spasowane i muszę Wam powiedzieć, że jak na takie auto klasy kompaktowej nie wygląda to źle i jest to całkiem ciekawe. Ok, powoli robi się ciemno, więc mogę Wam pokazać, jakie mamy tutaj wersje tego wyświetlacza frontowego. W zależności od tego, co sobie zmienimy, zobaczcie, jak to fajnie przechodzi tak multimedialnie z jednej wersji do drugiej, z taką bardzo ciekawą animacją. Także tych opcji wyświetlania ekranu jest kilka. To jest też ciekawe, ponieważ w tym momencie widzimy nawigację. A tutaj mamy taką konsolę centralną, centrum nawigacji, gdzie w zasadzie w nawigacji samochodu, gdzie możemy uzyskać wszystkie ustawienia, na którym możecie wyświetlić sobie oczywiście nawigację. Natomiast to, co jest ciekawe, to że możemy sobie wejść w ustawienia. I w tych ustawieniach można między innymi zmienić sobie kolorystykę chociażby ekranu. Mamy do wyboru różne kolory, przykładowo czerwony. I wszystko się zmieniło na czerwono. Zmienimy sobie z powrotem na zielony. Biały, niebieski, zielony. Bardzo fajnie. Ale to nie wszystko, bo to jest kolor ekranu. Możemy sobie wybrać też kolor wnętrza i mamy tutaj kilka podświetleń, między innymi to nad ekranem, tutaj na drzwiach z jednej strony i z drugiej strony, być może jeszcze w jakimś miejscu. I teraz zobaczcie, mamy kolory, możemy zmienić na żółty i zobaczcie, pasek zmienił się na żółty i podświetlenie tutaj, teraz na czerwony, cyk, jest czerwone, biały, jest białe, niebieski, zmienia się na niebieski i również tutaj nad ekranem, pomarańczowy i fioletowy. Kurczę, nie jest to fajne? Mi się to strasznie podoba. Zobaczmy, ile miejsca jest z tyłu, więc wsiadam. Dla mnie jest całkiem ok. Ja się tutaj mieszczę, jestem dużym facetem. Mogłoby być troszkę może więcej miejsca tutaj, ale to jest kwestia wyregulowania tego fotela. Mnie się tu siedzi bardzo wygodnie. Myślę, że dałbym radę wytrzymać tutaj w dłuższej podróży. Zobaczcie, jak wygląda bagażnik. Bagażnik liczy ponad 600 litrów w tej wersji, natomiast gdy złożymy fotele, jest dostępne ponad 1600 litrów. Tutaj oczywiście mamy opcję na chyba dojazdówkę. Ciężko mi powiedzieć, czy tam jest pełnowymiarowe koło. Zajrzyjmy pod maskę. Mamy tutaj silnik diesla 1.5 o mocy 130 koni mechanicznych. I teraz silnik w wersji włączonej.
przejedźmy się tym samochodem, zobaczmy jak się nim jedzie, to jedziemy, przejedziemy się razem. Ten 130-konny silnik daje radę zupełnie w tym samochodzie, chociaż pewnie przydałoby mi się troszeczkę więcej mocy, natomiast nie jest źle. Prędkość maksymalna tego pojazdu fabrycznie to 207 km na godzinę, więc w Polsce legalnie raczej nie ma szansy, żeby przetestować maksymalną prędkość tego pojazdu, chyba że wybierzemy się na jakiś tor samochodowy. Ewentualnie można wybrać się zawsze do Niemiec i tam na odcinkach potestować prędkość maksymalną. Jeżeli to jest samochód kompaktowy dla rodziny, na daily, do jeżdżenia na co dzień, to muszę Wam powiedzieć, że mnie osobiście niczego nie brakuje. Jestem usatysfakcjonowany, mam bardzo dużą nawigację, mam dwa ekrany, wszystko jest tutaj bardzo nowoczesne. Wygodnie się siedzi, jestem przekonany, że spokojnie można byłoby pokonać tym pojazdem dłuższą drogę bez większego zmęczenia. Dwa słowa odnośnie cen za taki pojazd. Ja nie byłem w stanie dokładnie zweryfikować, ponieważ są różne wersje silników. Tu akurat mamy silnik diesla, natomiast ten samochód występuje również z silnikiem 1.2 PureTech, czyli taki, jaki mam w swoim Citroenie. C4 Grand Picasso 2. Natomiast wydaje mi się, że w tej wersji ten pojazd trzeba liczyć gdzieś między 120 tysięcy złotych a 140 tysięcy złotych. Takie są niestety ceny dzisiaj nowych samochodów i nic na to nie jesteśmy w stanie poradzić. Chodzi o spalanie. Spalanie na autostradzie. Przejechałem odcinek 19 km i wyszło mi 4,8. Jak widzicie, prędkość nie była jakaś najwyższa, ale były momenty, że jechałem mi 140 na godzinę. Tak więc zszedłem na tym odcinku 19 km właśnie do 4,8. Podzielę się jeszcze z Wami, jak wygląda oświetlenie nocą. Bardzo fajnie wyglądają te tylne lampy, zobaczcie, robią klimat, widać, że to od razu Peugeot, tak jak mówiłem od początku, najwięcej się dzieje tutaj ciekawych rzeczy z tyłu, ale jeszcze pokażę Wam też pełne LEDy z przodu, fajnie takie zadziorne kły. No naprawdę wygląda sympatycznie. Ok, no i chciałbym podziękować Peugeot Auto Żoliborz. Zapraszam do Warszawy na ulicę Rudnickiego 3. To ten salon zapewnił nam auto do testu. Także wielkie dzięki za to. Ten Peugeot 308 wyposażony jest oczywiście w kamerę cofania, która ma kilka opcji. Przede wszystkim pojawia się widok z tyłu, gdy kręcimy, no to oczywiście się pojawia nam tor jazdy. Natomiast fajną opcją jest ten dodatkowy ekran, który pokazuje tak jakby samochód od góry. Dzięki temu widzimy bardzo dokładnie, ile zostało nam do danej przeszkody. Spróbujemy sobie tutaj zobaczyć, jak to działa. Zobaczcie, tak jakby auto jest od góry. Hop. Fajne, co? Peugeot ma również dwa tryby jazdy. Jeden to jest Eco, a drugi Normal. W tym momencie jesteśmy na trybie Normal, ale przerzucamy się na Eco. A teraz jest Normal. Normal. O, dobra, jest Eco. Ok, jesteśmy na trybie Eco. Samochód oczywiście ma mniejszą moc, ale dzięki temu mniej zużywamy paliwa. To co mi się jeszcze podoba w takich podpowiedziach pojazdu, to jest to, że normalnie gdy jedziemy,
samochód nam proponuje zmianę biegu oczywiście na wyższy, ok, ale jeżeli obroty są za niskie, to zacznie nam proponować, żeby zrobić downgrade biegu. W tym przypadku jestem na wyższym biegu i on sugeruje, żebym jednak zmienił na trójkę. Ok, sprawdzimy jeszcze przyspieszenie do setki. Światła LED-owe dają też dobrą widoczność. To co mi się podobało, że gdy było ciemno, to w trybie automat włączyły się światła długie, a gdy pojawił się samochód, automatycznie się wyłączyły. To też było bardzo interesujące. Ok, w takim razie pora na podsumowanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie wrzucić subskrypcji. Już niedługo kolejne fajne auta. Natomiast podsumowując, testowaliśmy sobie Peugeota 308 SW trzeciej generacji w wersji, chyba po francusku to się mówi Allure, co oznacza tempo, z silnikiem diesla Blue HDI 130 koni mechanicznych. Takie dwa słowa podsumowania. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym autem. Jeżeli chodzi o jego wygląd, to wpisuje się on w taki klasyczny kanon aut kompaktowych, natomiast posiada swoje charakterystyczne peugeotowskie wyróżniki w postaci agresywnego loga oraz to, co mi się najbardziej podobało, to jest to, jak ten samochód wyglądał z tyłu, jak wyglądają tylnie lampy. Super nowoczesny system multimedialny, no i muszę powiedzieć, że też bardzo pozytywnie tym samochodem się jechało. Pewnie trzymał się drogi, był, jeżeli chodzi o twardość, był idealny, nie był za miękki, nie był za twardy. Bardzo pewnie się tym autem jechało. Moim zdaniem bardzo precyzyjnie działała i skrzynia biegów, jak i system kierowania tym autem dawał radę. Także jest to bardzo fajny wybór dla rodziny z dziećmi. Auto kombi, w którym możemy przewieźć więcej niż w zwykłym samochodzie typu hatchback. Jeszcze raz chciałbym podziękować za wynajem tego samochodu i do testu Peugeot Auto Żoliborz. I słuchajcie, łapka w górę, komentarz, like, udostępnienie. Dajcie znać, co sądzicie o tym aucie. Może posiadacie takiego Peugeota. Pozdrawiam Was serdecznie. Tomek, Parking Polska. Cześć.